Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj trochę będę wam opowiadać o tym, jak zmienił się mój makijaż i jakie marki poznałam, które myślę, że zostaną ze mną na dłużej. Trochę poeksperymentowałam w tym roku, szczerze mówiąc, z markami, z kosmetykami. No i chciałam wam pokazać, które się tak na tyle sprawdziły, że na pewno na dłużej przy nich zostanę. Ale też no, nie ukrywam, że jest tutaj wzięłam taki produkt, którego nie do końca wiem jak zużyć, ale no, muszę go zużyć, bo jak już mam, no to zużyję, więc tak. Więc tak, dzisiaj tylko na wstępie to będą takie hity 2022 roku, czyli tamtego, który się już skończył, ale no tak jak mówię, to będą takie hity, które myślę, że mogę wam z czystym sercem polecić. Gdyż są naprawdę bardzo fajne. Nie mam ich dużo, więc film będzie krótki, ale myślę, że tak, żeby zamknąć tamten rok, to na pewno warto wam powiedzieć o tych produktach. Może kogoś tutaj zainspiruje, może ktoś będzie chciał przetestować, może ktoś chciał przetestować i nie wiedział, czy się sprawdzają, więc mam nadzieję, że tutaj ułatwi niektórym podjęcie decyzji. Więc tak, zaczynamy. Może tutaj mam głównie makijaż, bo testowałam w makijażu, ale jak wiecie, nie wzięłam tutaj produktów z danej marki, mianowicie z marki The Body Shop. W tamtym roku, przepraszam, miałam kalendarz adwentowy z marki The Body Shop i to była moje pierwsze zetknięcie z tą marką, z tymi produktami i naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona tą marką, tymi kosmetykami. Oczywiście tam są głównie pielęgnacyjne, natomiast no ja jestem mega zadowolona. Myślę, że w następnym roku też taki kalendarz adwentowy się u mnie pojawi. W sensie w tym roku się taki kalendarz adwentowy u mnie pojawi, bo to już przecież nie jest kolejny rok, tylko już praktycznie za 12 miesięcy, za 10 miesięcy trzeba będzie kalendarz kupować adwentowy. Więc myślę, że też w tym roku sobie na taki kalendarz pozwolę, bo naprawdę bardzo dobre te kosmetyki używałam na bieżąco, tych produktów do pielęgnacji używałam na bieżąco. Naprawdę mi się świetnie sprawdzały, było dużo miniaturek, które jak wiecie ja lubię. Więc do tej marki na razie nic się jakby nie stało z moją skórą, kiedy używałam tych produktów, tak więc do tej marki naprawdę tą markę wam mogę polecić z tego mojego. No to było takie odkrycie już końca roku, ale naprawdę świetne. No i oczywiście tutaj też nie wzięłam żadnego produktu z marki Bath & Body Works, ale jak wiecie, już od jakiegoś czasu zamawiam mydła do mycia rąk, mydła w piance oraz mydła w żelu, żel pod prysznic dla siebie. Mam balsamy, mam mgiełki, tak więc no, w tej marce się chyba jeszcze bardziej zakochałam, w marce Bath & Body Works. Tam są te zapachy tak świetne, że no, zamawiam praktycznie co te 2 miesiące, ogólnie sobie tak średnio tak co 2 miesiące zamawiam z tej marki. Zresztą jak oglądacie mnie na bieżąco, no to wiecie, pokazuję wam w vlogach, że używamy tych produktów, jesteśmy zadowoleni i naprawdę to też mogę polecić tą markę, bo co byście nie zamówili, to się dla was świetnie sprawdzi. Czy nawet to jest taki świetny pomysł na prezent, żeby tam zrobić taką właśnie paczkę prezentową w tej marce, bo mają i świetne zapachy i świetne konsystencje. Dla każdego coś się na pewno też znajdzie. Tak więc dwie marki, których tutaj produktów nie mam, gdyż jak wiecie, mam ich dużo. Więc nie chciałam jednego wybrać, który jest najlepszy, bo myślę, że wszystkie są bardzo dobre. Marka The Body Shop i marka Bath & Body Works. Natomiast jeżeli chodzi, tutaj już mam jeszcze z pielęgnacji takiej, to mam markę Rezibo i ja tutaj mam balsam do ust i ten balsam do ust używam też już dobre parę miesięcy. Chyba na początku roku właśnie tamtego zaczęłam kupować te produkty, jak one wyszły.
Chyba tak. No i tutaj właśnie ostatnio sobie zamówiłam dwa produkty. Tutaj mam taki, którego jeszcze nie zaczęłam, natomiast drugi już zaczęłam. Więc ten balsam, ja tutaj mam kojący balsam do ust, natomiast miałam też nawilżający i jeden i drugi sprawdza się rewelacyjnie. Ten kojący jest ma taką konsystencję bardziej masełkowatą i dłużej utrzymuje się na ustach, dzięki czemu te usta są jeszcze bardziej zregenerowane i nawilżone. Ja teraz się zmagam z problemem suchych skórek. Więc wiecie, suchych tutaj okolic, przesuszonych okolic warg, ust, przesuszonych okolic ust, więc no tutaj mam problem, natomiast ten balsam się świetnie nadaje. Ja sobie jeszcze taką grubą warstwę tego balsamu nakładam na noc, no i rano te moje usta są takie soczyste, super, więc ten balsam też na pewno będę do niego wracać i to jest też na pewno taki hicior z tamtego roku, gdyż wcześniej raczej używałam pomadek z Nivea, takich wiecie, w sztyfcie. No i one były, bo były, używało się ich, ale jakoś szału nie było, natomiast ten naprawdę z marki Resigo to są naprawdę bardzo dobre produkty do ust, jeżeli chodzi o nawilżenie czy takie ukojenie właśnie ust. Później początkiem roku chyba też, albo jakoś tak jak we Włoszech byłam, chyba w maju, to później musiałam sobie kupić paletę do... Mam strasznie straną tą paletę, wybaczcie, ale nie stwierdziłam, że nie będę mieć, tylko wam pokażę, w jakim użyciu jest ta paleta. No właśnie w maju po Włoszech kupiłam sobie paletę do oczu z Nabla i ta paleta jest też odkryciem, którego myślałam, że cień jest z Glam Shopu, bo ja dawniej używałam przez, nie wiem, 3 albo 4 lata ciągiem cieni z Glam Shopu. Myślałam, że tamte cienie to jest po prostu sztos nad sztosem. Natomiast jak użyłam tych produktów z Nabli, tych cieni, to już wiem, że tamte są dobre, ale nie są idealne, bo tamte się strasznie pylą i szybko się zużywają. Natomiast tutaj, chyba jak ja sobie to kiedyś tam liczyłam przy Was, to cena jednego właśnie takiego produktu, jednego cienia wychodziła podobnie jak cienia do, jak cieni pojedynczych z Glam Shopu. Natomiast to, a cienie z Glam Shopu to jest jakość w ogóle nie do porównania, bo tutaj się te cienie nie osypują, lekko się pylą, ale to wiadomo, że jak macie brudny pędzel i tutaj przykładacie, no to wiadomo, że to jest, no nie wiem, chyba nie mam takiego produktu, który by się nie pylił. Zawsze się któryś pyli, ale nie tak mocno jak z Glam Shopu cienie i produkty. Natomiast no, te się ani się nie osypują, trzymają się długo na powiece i są naprawdę bardzo dobrymi cieniami. Jak widzicie, u mnie zużycia największe są tutaj jasnego cienia i takiego, którego daję w załamianie powieki. Natomiast no jakby sobie tak popatrzeć, to każdego użyłam i zużycie jest też, zaraz będę miała tęgo tych takich błyszczących cieni. Jedynie czego to chyba czarnego, tylko bardzo rzadko używałam, bo no do czarnego to jakoś tak, nie wiem, nie lubię czarnych aż tak odcieni, na przykład na kreskę wodną używam brązowego cienia. Natomiast, no wiadomo, zużyję na pewno te produkty, na pewno nie wiem, czy w tym roku wszystkie, ale jeżeli bym miała wybierać drugi raz paletę, to myślę, że też bym się zastanowiła nad paletą Nabla. Kiedyś też widziałam jakąś recenzję, że Anastasia Beverly Hills ma bardzo dobre też cienie i jeżeli chodzi o jakość, o cenę tych cieni, to chyba wychodzi tak samo jak ta Nabla. No, minus tej palety jest na pewno taki, że no, tego się już nie da umyć, bo to jest taka powłoka matowa i taka nie wiem, prążkowana, taka tektura. No i ona jak się już wybrudzi, to się już nie zmyje. Natomiast no tu to wiadomo, można to wyczyścić, ale tak jak mówię, ja to używam od tego maja, używam to codziennie, dzień w dzień się maluję i jestem bardzo zadowolona z tych cieni. Jeżeli chodzi jeszcze o produkt taki sypki, znaczy taki może do konturowania bardziej, to mam jeszcze markę Maluwilz i tą markę wyczaiłam, znalazłam na targach kosmetycznych, gdzie to byłam w Expo w Krakowie w październiku bodajże, chyba na początku października te targi były. No i od tamtej pory używam codziennie używam tego produktu do ust, tego produktu do konturowania i powiedziałabym, że zużycie tu jest zerowe tego produktu. Ja nie wiem, jak się to dzieje, ale no naprawdę widać nawet te wytłoczenia w te, nie wiem, czy tutaj zobaczycie, wytłoczenia w
w tym produkcie, jakby jeszcze oryginalny ten produkt był, a naprawdę codziennie tego produktu używam i ten produkt się chyba nie skończy. Dam wam znać, kiedy mi się skończył, kiedy mi się skończy, ale no, tym produktem jestem zachwycona. I kolor tu jest świetny, dlatego że tutaj mam tak, dwa odcienie tego bronzera i dzięki temu, że sobie mieszamy te dwa, to powstaje idealny produkt, który jest idealny na lato i idealny na zimę, kiedy jesteśmy brani, nieopaleni. Świetnie się sprawdza do konturowania i na lato też genialnie, podkreśla opalenizne. Tak więc, no, ja jestem zachwycona tym produktem i to jest chyba pierwszy produkt z konturowania, taki produkt, który służy do konturowania, z którego jestem naprawdę zadowolona i wiem, że to był dobry zakup i myślę, że jeżeli mi się skończy, to do niego wrócę. Tutaj mamy 10 gram, ale tak jak mówię, no ja używam od października codziennie, każdego dnia i nie ma zużycia, więc ja myślę, że to na pewno rok albo dłużej będę tego używać. Więc to tak, no ale a propos jeszcze na przykład takich bronzerów, zauważyłam, znaczy no nie tylko bronzerów, ale zauważyłam, że te droższe marki, owszem, one są droższe, natomiast jeżeli miałabym porównać na przykład z takimi markami drogeryjnymi, to no jednak za coś się płaci. Raz za jakość, a dwa za to, no są bardziej wydajne te produkty, dlatego że naprawdę jeżeli ja sobie porównałam bronzer kupiony w Glam Shopie, gdzie tam bronzer chyba 20 parę złotych kosztował, no to na miesiąc, naprawdę codziennego używania na miesiąc i on się tak osypywał, że połowę tego produktu to się chyba osypało, natomiast nie mówię, że inne też tak mają, bo nie wiem, jakie innych chyba nie... Kiedyś tam jeszcze też z Kobo testowałam bronzer, ale to on też szybko się skończył i kiedyś chyba też miałam z Vibo, ten taki wielki, ale mi się rozbił, więc, ale on też się strasznie osypywał. No, ale ten to naprawdę, tak jak mówię, te droższe marki zauważyłam, że owszem, trzeba więcej za nie na start zapłacić, ale mamy je dłużej. I dzięki temu, że tak jak mówię, z Glam Shopu, no raz na miesiąc musiałam bronzer kupić, gdzie tam nie wiem ile było, 7 gram tego produktu chyba, a tutaj mamy 10 gram, tutaj akurat w tej marce 10 gram, no i tutaj mówię wam, no od października to jest 3 miesiące bite używania, każdego dnia. I nie ma zużycia, a tam już bym musiała 3 takie produkty kupić, więc już bym 60 zł zużyła, więc za tą paletę dam chyba 150 zł, albo może mniej, około, no ponad 100 na pewno za nią dałam, za tą paletę do konturowania, ale myślę, że ona mi się zwróci i tak zaoszczędzę na niej w ciągu dłuższego czasu, niż jakbym miała kupować co miesiąc produkty z Glam Shopu. Dobra, co tu jeszcze mamy? Na pewno w tym roku odkryłam też, znaczy nie w tym roku, w tamtym roku, nie. Jak byłam z Mikołajem w ciąży, odkryłam markę Laura Mercier i tam używałam namiętnie transparentnego pudru, który był, który się nie kończył. Po prostu jak kupiłam jedno opakowanie, to miałam go chyba z 2 lata i nie mogłam go wykończyć. No i jak mi się skończył tamten puder, to kupiłam również ponownie jego zawartość, ponownie kupiłam ten puder, ale też stwierdziłam, że nie mam nic, co mam pod, co byłoby pod oczy dobre. Zazwyczaj u mnie pudry, ja mam strasznie taką suchą tą okolicę pod oczami i wymaga, nie lubię, jeżeli nałożę jakiś kosmetyk, produkt, gdzie nie lubię uczucia, gdzie moja skóra pod oczami jest taka napięta i taka skorupa się robi. No i szukałam długi czas produktu właśnie pod oczy, pudru pod oczy i znalazłam z Laury Mercier. Tutaj mamy opakowanie 4 gramy tego produktu, ale pod oczy to uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo dużo produktu, bo ja kupiłam go też już w... Ja ten produkt kupiłam w kwietniu chyba, jakoś na święta, okolice świąt wielkanocnych i używam też codziennie, każdego dnia i mam jeszcze go na pewno tutaj większą połowę, więc to też jest produkt, za którego trzeba zapłacić, ale mamy go na dłużej, więc no, to też bardzo dobry produkt, Laura Mercier, właśnie z Laury używałam tego i używałam tego transparentnego pudru do twarzy i też jeden i drugi jest bardzo dobry. Natomiast jeżeli pudr do twarzy, odkryłam też w tamtym roku Fenty Beauty markę i tutaj mam brąz, tutaj mam puder Profiltr Banana kolor i to też uważam, że to jest jeden z lepszych i powiedziałabym nawet, że jest lepszy niż Laury puder do właśnie przypudrowania sobie podkładu, bo to jest taki puder, który jest
matowy, ale nie za matowy, jest satynowy, ale nie za satynowy, jest po prostu ta skóra, po jak się nałoży ten produkt i na przykład, jeżeli nałożę sobie, mam jakiegoś, wiecie, jakąś chrostkę albo podkładek się nałoży, to widać takie nierówności twarzy. Albo na przykład ja tutaj mam specyficzne takie zmarszczki na czole. Jeżeli nałożę podkład, to bardzo są widoczne te zmarszczki, natomiast jeżeli przypudruję tym pudrem, to tych zmarszczek nie ma. Nie wiem, jak się to dzieje, zawsze się nad tym zastanawiam, jak się maluje. I też pamiętacie, na pewno miałam miniaturkę tego produktu i ta miniaturka była 7 gram chyba. 7 gram chyba tego produktu w miniaturce było i też używałam go naprawdę długo, bo kupiłam go też jakoś wtedy, jak jechałam na wakacje do Włoch, jak leciałam. Chciałam go przetestować, kupiłam miniaturkę i skończył mi się jakoś chyba 5 czy 6 miesięcy. No tego kupiłam niedawno, kupiłam końcem właśnie tamtego roku, ale no miniaturka mi się na tyle sprawdziła, że stwierdziłam, że kupię pełnowymiarowy produkt, gdyż bardziej się opłaca finansowo, a dwa, no jest większa gramatura tego, więc ja też myślę, że ten to na pewno na rok, a jak mniej więcej będzie mi służył. I jest tak, no jak mówię, naprawdę, on daje lekki kolor, ale kolor sobie możecie dopasować do swojego koloru cery, dlatego że tutaj różne są tam te odcienie. Ja miałam dobrany przez panią w Sephorze. No i cóż, i tak jak mówię, jest genialny, naprawdę robi taką robotę z twarzy, że czasami to się zastanawiam, czy nie nałożyć samego tego pudru bez podkładu, bo czasami mam wrażenie, że właśnie lepiej sobie radzi niż puder. Lepiej sobie radzi niż podkład. No dobra, to się nagadałam, jeszcze mam dwa produkty do pod oczy, dwa korektory pod oczy i to są też odkrycia tamtego roku. Jeden to mam Benefit Boeing, ale to Wam też pokazywałam, to jest to ta formuła lżejsza, która się nadaje pod oczy, bo jest jeszcze taka formuła, która jest na twarz, sobie można dać jej zasłonić tam jakieś chrostki i tego typu rzeczy, natomiast ja skusiłam się na wersję tylko pod oczy, bo tylko tego potrzebowałam, bo ja jakby na twarz nie daję korektora. No i cóż, i tutaj ten jest bardzo lekki, natomiast kryjący i tutaj mam, jeden minus jest taki, że tutaj mam odcień Ginger i on jest ciemny, dlatego że wtedy jak dobierałam jego pani w Sephorze, to byłam opalona i teraz muszę mieszać na przykład z tym produktem. I tutaj mam drugi, który jest Tarte Ultra Cream i to też jest taki bardziej kremowy, nie zastygający, on raczej nie styga, ale jak się przypudruje, to się dobrze trzyma. I oba, ja jestem z obu zadowolona, bo oba mają średnie krycie, oba te korektory mają średnie krycie i u mnie się bardzo sprawdzają. Ja bardzo często miałam tak, że jeżeli miałam korektor, który zastygał bądź był taki cięższy, to bardzo często się tutaj w moich załamaniach zbierał, natomiast te tego nie robią. No jak mówię, może to być też dlatego, że w połączeniu z dobrym pudrem to używam. Nie używałam ich z takimi gorszymi pudrami, ale tak jak mówię, to zestawienie, czy to ten Boeing, czy ten Tarte i Laura, to naprawdę bardzo dobrze sobie radzą i to moja okolica pod oczami jest taka wypielęgnowana i jest taka świetna. I ostatnią rzeczą, którą jestem naprawdę zadowolona i to jest chyba taki produkt, z którego jeszcze chyba z podkładu, to chyba jeszcze nigdy nie byłam tak zadowolona. I tutaj mam podkład Smashbox Studio Skin, 24 godziny nawilżenia. I to jest podkład, który ma średnie krycie, raczej nie do budowania, natomiast mi akurat zależało na tym, żeby to było takie naturalne wykończenie, żebym nie miała szpachli na twarzy, jak na co dzień się maluję, bo ja raczej na co dzień się maluję. Więc no cóż mogę powiedzieć, ja jestem zakochana, to jest już moje drugie opakowanie i pierwsze kupiłam też jakoś latem. Pierwszy kupiłam latem i długo go używałam, a ten kupiłam jakoś końcem roku też i tu już też mam, jest lekkie zużycie, to jest taka 1/4 już zużyłam produktu, natomiast wiemy jak to jest, no ja tutaj daję trzy takie pełne pompki tego produktu. No i cóż, ja mam odcień 2,12 light i to też mam odcień, który jest dobrany przez panią w drogerii.
Nie, przez panią w perfumerii, bo to jest chyba Sephora, to się chyba perfumeria nazywa. No, natomiast to też mi pani dobierała i zawsze jak idę, to mówię, że ten chce i... No, ostatnio akurat zamawiałam przez internet, bo chyba na notny się bardziej opłacało, ale jak już dobierzecie sobie ten odcień, to naprawdę jest bardzo dobry. Ja raczej mam skórę taką wrażliwą i z naczynkami i z... jak mam takie cięższe okresy w życiu, to mam trądzik. I ten podkład jest naprawdę świetny, bo on wyrównuje koloryt, ma średnie krycie, a dodatkowo w połączeniu z tym właśnie pudrem, no to robi robotę i naprawdę ta skóra nie jest zeszpachlowana, nie jest taką, wiecie, tapetą, tylko ładnie się to wszystko skóra, moja skóra jest widoczna pod tym podkładem i naprawdę ja, czym jestem starsza, tym lżejsze produkty wybieram. Więc to tak. No, ale jest jeden produkt, którego to są takie produkty, które naprawdę mogę wam polecić i przetestujcie sobie i sprawdźcie, bo będziecie, myślę, że na pewno zadowoleni. Natomiast mam jeden produkt, który, z którego myślałam, że też będę zadowolona. Jest to Clinique Even Better Glow, podkład, którego kupiłam sobie jadąc na Chorwację. I tam właśnie to w Douglasie kupiłam i wtedy pani mi dobrała taki odcień, który... był trochę ciemniejszy, bo wtedy jak byłam, wtedy jak dobierałam ten podkład, to byłam opalona samopalem, tym balsamem bronzującym, ale mówiłam pani, że chcę trochę ciemniejszy ten odcień, bo się też na pewno opalę na Chorwacji. Więc dała mi właśnie ten Clinique, no i chciałam też lekkie krycie, żeby to było, wiecie, żeby to nie zjeżdżało na wakacjach, nie zsuwało się z twarzy, tylko żeby takie było. No i pani w Douglasie mi zaproponowała Clinique. Mówię, dobra, nigdy nie miałam, przetestuję. Natomiast po pierwsze mam bardzo zły ten kolor, bo on ciemnieje, więc to jest jeden minus, o którym nie zostałam poinformowana. No i teraz muszę się męczyć, bo nie mam aż tak jasnego produktu, z którym mogłabym mieszać. I teraz się zastanawiam, co tu zrobić, bo tu naprawdę jest praktycznie cały ten produkt, a chciałabym zużyć. No i teraz chyba jedyne wyjście to jest takie iść do Douglasa, kupić bardzo ciemny, bardzo jasny odcień właśnie tego Clinique'a i mieszać. Natomiast z tego co pamiętam, on też nie był trwały, bo ten Smashbox jest też trwałym produktem. On jak nałożę go rano, no to do wieczora tak jakbym ani się nie ściera, ani nic. Natomiast ten się ściera na pewno. I przy niektórych bronzerach się waży. Akurat ja z tym bronzerem go nie używałam, ale na wakacjach miałam bronzer z Glam Shopu, bo jeszcze wtedy miałam resztki tego bronzera i on się ważył tutaj w okolicy. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo bronzer nakładam dopiero na przypudrowaną twarz, więc ja nie wiem, jak to się stało, że tutaj później miałam takie, wiecie, jakby te warstwy się odklejały od siebie, nie łączyły się super. No, więc to jest taki... On na pewno ma lekką formułę i na pewno jest takim lekkim kremem, lekkim podkładem i na pewno jest takim, no i tu jeszcze ma SPF 15, natomiast no nie wiem, co się zadziało i chciałabym zużyć ten produkt, ale jest dla mnie raz za ciemny, a dwa, że jakoś tak nie do niego wracam. Natomiast w tym roku też sobie dałam takie wyzwanie, że z tych produktów, których nie jestem zadowolona, muszę je zużyć. I to jest na pewno ten. Mam jeszcze jeden podkład z Estée Lauder, który gdzieś tam mi został, którego też testowałam w tamtym roku, natomiast też tak, zużyłam pół opakowania i tak mi został też ten produkt, więc chciałabym go zużyć w tym roku, więc też chyba sobie takie wyzwanie dam, żeby pozużywać te kosmetyki, które są takie średnie, żebym wiedziała, że wiecie, żeby tego nie wyrzucać, a żeby się zużyło. No i teraz właśnie muszę kupić sobie jasny odcień podkładu i zacząć to mieszać. Myślałam też, że będę mieszać z tym właśnie Smashboxem ten Clinique. Natomiast no ten jest idealny teraz, więc jak zmieszam z tym, to znowu będę za ciemna. Ale no właśnie takie wyzwanie sobie chyba chcę zrobić w tym roku, żeby tych produktów trochę zużyć i chyba nagram taki filmik, żeby wejść w to wyzwanie. Bo tak to, no to mi będą leżeć te produkty, a tak to może jakieś aktualizacje będę robić co ileś tam miesięcy, co mi się udało zużyć. Dajcie znać, czy w ogóle taki filmik was interesuje. Bo nie ukrywam, ale chyba wydaje mi się, że chyba u każdej z nas w kosmetyczce jest taki produkt, który zalega i którego wypadałoby zużyć, bo szkoda wyrzucić. Natomiast no, odkłada się to tak w czasie, żeby to zużyć.
Ale myślę, że może takie wyzwanie właśnie to nie byłoby złe. Dobrze, kochani, to tyle w dzisiejszym filmie. Miało być krótko, natomiast myślę, że chyba trochę nagadałam się. I cóż, jutro już myślę, że w normalnym vlogu się widzimy. Natomiast dajcie znać, czy chcecie taki właśnie filmik, gdzie robię, podejmuję wyzwanie, żeby zużyć moje produkty, które leżą, zalegają i gdzieś tam są zapomniane. Tak więc tak, dziękuję za wszystkie subskrypcje, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.